Ekipa WKK szykuje się do ligi, za nią już m.in. pierwsze testy meczowe. Koszykarze grali ze Śląskiem Wrocław, a sezon przygotowawczy w tej chwili wkracza w ważny moment. Do inauguracyjnych meczów o punkty bowiem coraz mniej czasu. Za niedługo zaczynamy nowy sezon 2019-2020. Mamy kilka zmian w zespole. Z nowych twarzy to Piotr Niedźwiecki i Tomek Prostak. I chcemy wprowadzić kilku młodych zawodników, więc mam nadzieję, że sezon będzie w naszym wykonaniu bardzo udany. Trener Tomasz Niedbalski podkreśla, że różnicę powinien zrobić na pewno Piotr Niedźwiecki. To gracz o wyjątkowych warunkach i umiejętnościach. Myślę, że w tym sezonie mamy takiego prawdziwego centra. Pomoże nam realizować to, co chcieliśmy zrobić w tamtym sezonie, ale niekoniecznie nam wychodziło ze względu na naszą słabą grę pod koszem, więc teraz mam nadzieję, że to zostanie naprawione i pokażemy jeszcze lepszą grę niż było to w zeszłym sezonie. W sparingowych derbach Wrocławia, o których już mówiliśmy, WKS Śląsk wygrał z WKK 85-65. Na razie problemem wrocławskiego pierwszoligowca jest brak wkładu zmienników w mecz. Ten pierwszy sparing pokazał, że problemem może być to, jak zmieniamy. Na pewno było to, bo tutaj jak grał trzon naszego zespołu, to wynik oscylował w granicach remisu. Tam chyba było w 26 minucie, było po 52. Rzeczywiście jak schodzą ci gracze doświadczeni, no to wtedy zaczynają się nasze problemy. Trener Tomasz Niedbalski doskonale wie, nad którymi elementami jego drużyna powinna w tej chwili pracować. Mamy jeszcze kilka tygodni na to, żeby wprowadzić młodych graczy. Nie grał jeszcze Kuba Koelner, więc jestem spokojny, że damy sobie spokojnie radę z tym. Przed WKK jeszcze sporo grania w meczach kontrolnych. Zostało nam jeszcze 8 meczów kontrolnych, więc 28 ruszamy, więc myślę, że te 8 spotkań w zupełności nam wystarczy do tego, żeby dobrze zagrać w tym pierwszym meczu. W środę koszykarzy WKK czeka sparing z drużyną AZS-u Politechniki Opolskiej, a w sobotę wyjazdowy mecz rewanżowy.